Co na to twój lekarz, medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przestępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Statystyki są bezwzględne. Codziennie z powodu nowotworów układu moczowo-płciowego umiera w Polsce około 30 osób. Rak prostaty jest już na drugim miejscu wśród nowotworów wykrywanych u mężczyzn. Czy zagrożenie dotyczy wszystkich w równym stopniu? Kto jest najbardziej narażony? Jak chronić się przed takim zachorowaniem? Co na to twój lekarz? Dzisiaj twoim lekarzem jest urolog dr Waldemar Bączar. Witamy, panie doktorze. Dzień dobry. Czy urologia ważna jest tylko ze względu na statystyki, które przytoczyłem na wstępie? Innymi słowy, czy do urologa powinniśmy się zgłaszać ze strachu? Czy raczej z troski o zdrowie i komfort życia? No, niestety powinniśmy się zgłaszać przede wszystkim z powodu profilaktyki, z troski o zdrowie i o komfort życia. Na drugim etapie jest strach, ale on jest zazwyczaj czymś wywołany, więc na początek troszczymy się o zdrowie i profilaktyka. Czyli troska o zdrowie, a nie ten strach z tyłu głowy, że naczytałem się w internecie, pewnie mnie też to dotyczy, biegnę natychmiast, rejestruję się do lekarza. A do tego urologa to chyba powinienem czy nie powinienem? No bo wszyscy mają takie dylematy zwykle. No przecież nie skończyłem jeszcze pięćdziesiątki albo mam dopiero czterdziestkę. Powiedzmy najogólniej na początek. Czym zajmuje się urolog? Jakie choroby leczy ten specjalista? Urolog zajmuje się diagnostyką chorób i leczeniem układu moczowo-płciowego. Ale to strasznie pojemne zagadnienie. Bardzo pojemne zagadnienie. Nawiązując do wcześniejszych pytań, co nam internet daje dobrego? To dużo daje dobrego. Natomiast bardzo dużo daje też złego, bo pacjent wpisując sobie jakieś hasło urologiczne, to zazwyczaj mu wychodzi ten rak. A nie chodzi tutaj o profilaktykę w tym internecie, nie chodzi o Szukanie, zgłębianie jakiejś wiedzy, tylko pierwsze co wpisuje się jakieś objawy i wychodzi nowotwór. Pacjent przychodzi spanikowany, a powinien przyjść pierwszy raz profilaktycznie, z troski, właśnie jak wcześniej mówiliśmy, o zdrowie. Co na to twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Gościem podcastu Co na to Twój lekarz jest dziś urolog dr Waldemar Bączar. Powiem o takiej mojej obserwacji z wyszukiwarki internetowej, bardzo popularnej. Otóż, jeżeli bijemy sobie takie Zdanie, co zrobić, kiedy wykryto u mnie raka? Wyszukiwarka automatycznie na drugim albo trzecim miejscu pokaże raka prostaty. Dopisze za nas. Czyli jednak, szukamy w internecie informacji na temat tego rodzaju nowotworu. Taki jest algorytm. On później dopisuje, jeżeli zostawimy puste miejsce albo nie dokończymy zdania. Niemniej jednak, zanim zaczniemy wpisywać cokolwiek w internet, coś powinno zwrócić naszą uwagę. Przecież żyjemy ze sobą na co dzień, obserwujemy każdy swój odruch, mamy świadomość naszego własnego ciała. Czyli jakie objawy u mężczyzny, bo zaczniemy od panów, tym bardziej, że urolog bardzo się kojarzy wyłącznie Przede z panami, z panami. Później, ale później odkłamiemy ten, ten stereotyp. Ale zacznijmy od panów, tak jak internet również podpowiada, jakie objawy u pacjenta powinny spowodować? Że on już bez zbędnej zwłoki szuka kontaktu z urologiem, stara się zarejestrować. On już nie wbija jakichś objawów, on chce umówić się na wizytę, chciałby konsultacji, chciałby sprawdzić. Co jest nie tak z jego zdrowiem? Jakie są te objawy alarmowe? Tak jak Pan mówił na początku, wpisuje objawy, wychodzi rak prostaty na drugim miejscu. No i bardzo dobrze, bo rak prostaty u mężczyzn zaraz po płucach jest, czyli jest drugie miejsce. Na trzecim jest dopiero jelito, więc takie podium onkologiczne u mężczyzn to płuco, prostata, jelito. Co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim powinniśmy się kontrolować, bo onkologia u mężczyzn dotycząca prostaty wcześniej rozpoznana jest wyleczalna. Ostatnio mówimy o raku prostaty jako o chorobie przewlekłej. Dlaczego? Bo z rakiem prostaty można umrzeć, nie trzeba umrzeć na niego. Traktujmy się po prostu jako samochód, bo samochód robimy przegląd raz w roku, tak? Dbamy o niego, wymieniamy olej, podbijamy te przeglądy, pompujemy koła. No my jako faceci, no miłując się w samochodach, powinniśmy robić to samo. Bierzemy od lekarza rodzinnego skierowanie, kieruje on nas na parę badań, wie jakie jest to pewnie badanie moczu, PSA. I przychodzimy z tym do urologa. Zaczynamy opowiadać, co nas niepokoi, co nam leży w głowie, jakie mamy objawy. No i po krótkiej takiej rozmowie przechodzimy do sedna sprawy, czyli do badania. Zanim jednak przejdziemy do tego badania, to powiedzmy sobie teraz naprawdę szczerze i bez wstydu, że mamy opory. Jako faceci. Mamy opory, ale, ale niesłusznie, bo w mówieniu o tym, że wie pan doktor, coś może być nie tak. Boimy się choroby, czy boimy się badania, co jest nie tak. I jedno i drugie. Przede wszystkim ja zacząłbym od tego, że trochę nie potrafimy mówić na temat schorzeń urologicznych, układu moczowo-płciowego. To jest swego rodzaju kulturowe tabu, że na ten temat. Nie rozmawia nam się najłatwiej. Nie rozmawia się najłatwiej, ale w grupie mężczyzn po 40, po 50 i starszych te rozmowy się odbywają. Młodsi faceci jak to młodsi zawsze, tak? Pożartują, a byłeś u urologa, a było ci dobrze, a uśmiechnięty wyszedłeś, a płakałeś, łezkę uroniłeś, róże przyniosłeś. No tak jest u młodszych, ale świadomość tych młodszych mężczyzn jest coraz większa, bo z mojej praktyki przychodzą do mnie pacjenci już koło 30 i oni chcą się zbadać. Mówi im, że trochę może za wcześnie, natomiast daje im do zrozumienia, że badanie, które przeprowadzamy od początku do końca, jest kompleksowe i bardzo dobrze, że się z tym badaniem oswajają. Będzie im łatwiej na przyszłość. A co do badania? Wszyscy mówią, że jest to badanie przereklamowane, że wstają później z kozetki i mówią: Nastraszyli mnie niepotrzebnie. Myślałem, że to będzie gorzej, myślałem, że to inaczej. A to jest no, najpierw jakieś takie badanie ogólne, USG, a później wisienka na torcie, tak? czyli badanie perlektum palcem przez odbytnicę. No i pacjenci znoszą to porządnie, normalnie, jak faceci po prostu. No, jeden zasyczy, drugi się uśmiechnie, trzeci nic nie powie. No, a czwarty, ale, uroni, łezkę, a czwarty okay. uroni łezkę i powie, doktorze, jestem u pana za rok, bo to nic strasznego, powiem kumplom, żeby przyszli się badać, ale nie zmienia to faktu, będę darłacha z nich dalej. Tacy jesteśmy. No Rzeczywiście <laughs> trudno się czasami opanować, ale zdjęcie napięcia, zdjęcie tego odium jednak czegoś wstydliwego spowoduje, że ludzie skoncentrują się na swoim zdrowiu, a nie na swoim wstydzie. Zgadza się. Bardzo ważne jest właśnie, żeby przyjść do urologa, który jest osobą otwartą. Osobą, która na początku rozładuje tą atmosferę, porozmawia chwilę z pacjentem, a nie mruknie trzy słowa, powie proszę się odwrócić, ciach i po robocie. I później, no rzeczywiście, no jest pewien niedosyt. Jest komfort. <laughs> rozmowy przede wszystkim. No. Najpierw musi być tak, jak ja mówię każdym pacjentowi, najpierw porozmawiajmy, zróbmy badanie USG, czyli zróbmy taką grę wstępną, a później badanie konkretne, którego się najczęściej pacjenci boją, bo jest ich takie stygmatyzujące trochę. A co na to twój lekarz? Urolog dr Waldemar Bączar jest dziś gościem podcastu Co na to twój lekarz? Tak, jak pan doktor powiedział, pompowanie tego balonika niepokoi, tak, prawda? Tak. Lubimy czasami podnieść sobie ciszę. A to się okazuje, że on pęka i to nic strasznego. I tego życzymy wszystkim, którzy poważnie myślą o swoim zdrowiu. Żeby zostawili jakiekolwiek opory, bo zdrowie i komfort życia są w tym przypadku najważniejsze. Czyli kiedy mijają te kolejne lata naszego życia. I mężczyzna w pewnym wieku musi już pomyśleć o tej wizycie, musi już pomyśleć o tej konsultacji i musi ją na stałe wpisać do swojego kalendarza. Bo obserwując to, co pisze się w internecie, to, co się mówi na temat schorzeń urologicznych, to nie jest jednorazowe zbadanie i spada nam kamień z serca na 10 lat. Nie. Urolog to jest tak jak dalszy wujek, którego trzeba odwiedzić raz w roku. Przynajmniej na urodziny. Przynajmniej na urodziny do wujka trzeba przyjść. No. A nie jak trwoga to do urologa. Czyli jednak ta stałość. Stałość uczucia życiach, musi być. Tak, regularność, raz w roku to też jest regularność i jeżeli nic się nie dzieje, to profilaktyka jak najbardziej jest zalecana u mężczyzn po 40-45 roku życia, raz w roku. Kończąc ten wątek. Powiedzmy o dwóch góra-trzech symptomach albo obserwacjach naszego własnego ciała, które powinna skłonić do wcześniejszej wizyty urologa niż rok po tej pierwszej. Po pierwsze. Krwiomocz to urolog w trimiga. W takich normalnych warunkach to gorsze oddawanie moczu, parcia naglące, popuszczanie tego moczu i taka mikcja, czyli oddawanie moczu wymuszane. No to wiadomo, że to się zaczynają już sprawy takie wiekowe, z przerostem prostaty, tak? Natomiast krwiomocz to jest coś, z czym trzeba iść już. Tego nie odwlekamy. Czyli jeżeli ktokolwiek obserwuje u siebie ten objaw, bez to objawowego już... krwiomoczu, to od razu internet szukać. I wybrać rejestrować sobie, się rejestrować do lekarza. jak najszybciej. Co radzi twój lekarz? Czy w takiej sytuacji trzeba mieć skierowanie? I tak i nie, bo można pójść na fundusz. Lekarz rodzinny może wypisać skierowanie z dopiskiem Cito, czyli pilne jako krwiomo, czy diagnostyka, albo można wybrać sobie z dostępu prywatnego. Warto, żeby na pierwszą wizytę taką przyjść z badaniem moczu, żeby pacjent przyszedł już choć trochę przygotowany, bo jesteśmy w stanie podjąć pierwsze kroki po oczywiście zbadaniu pacjenta, przeanalizowaniu wyników. Możemy już jakieś albo wdrożyć leczenie, albo posłać na dalszą diagnostykę. A dzisiaj gościem naszego podcastu był urolog dr Waldemar Bączar. Serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Co na to Twój lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie Twójlekarz.net oraz na popularnych platformach streamingowych. Co tydzień nowy odcinek.